Niestety dzisiaj musieliśmy przeprowadzić ewakuację naszych uczniów, ale sprawna akcja policji spowodowała, że matury rozpoczęły się zgodnie z przewidzianym harmonogramem. Na początku w ogóle nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Na pewno się tego nie spodziewałam. Pierwsze, oby nie było w czerwcu. Wszystko w porządku. Był stres, bo nie wiedzieliśmy, czy się odbędą matury, czy nie. Bombowo. Że nasze matury są zagrożone. Jeszcze bardziej emocje chyba spadły. Ja wiedziałem, że to nic takiego. Nie, przyjechaliśmy i nagle policja, nie wiem, o co chodzi. Raczej na wesoło. Matematyka ogólnie rzecz biorąc myślałem, że będzie trudniejsza. Jakoś już całkiem dobrze. Matematyka była łatwa. Miałam nadzieję, że troszeczkę lepiej. Ale jestem dobrej myśli. Jestem dobrej myśli. Ostatnie zamknięte. Było zaskoczenie, miałam nadzieję, że jednak te zadania na tej już prawdziwej maturze będą lepsze niż na próbnej. Spodziewałam się w sumie trudniejszego, nie było chyba aż tak źle. Zadania były podchwytliwe niektóre. Myślałem, że będzie trudniej. Łatwa była. Myślałam, że będzie więcej ciągów. Chcesz chodzić w ogóle o matury, czego najbardziej się obawiałaś? Matematyki. Właśnie tej matematyki. Otwartych. Najbardziej to się ustnych obawiam. WOS, dosyć trudny. Rozszerzonego angielskiego. Ustnych matur. Polski ustny. Chyba już z górki, już matematyka za nami. Czy matematyka taka największa była problemem? Jak się przygotowywałyście przez ostatnie tygodnie bez nauczycieli? Łatwo było? Chodzi na korki. Jeżeli ktoś naprawdę chciał się przyłożyć do matury, to jednak myślę, że dał radę się przygotować. Lepiej. Ja się nie przygotowałem za dużo, a według mnie dałem radę na maturze. Mi tam normalnie, ja się tak się w domu uczyłam bardziej. Zależy od przedmiotów, bo z matematyki na przykład myślę, że wypadliśmy z tego ciągu z łatwością liczenia. W sumie mogło trochę nam ułatwić sprawę, no bo mieliśmy jakby więcej czasu na dany przedmiot konkretny. Nad tegorocznymi maturami ciąży jakiś fatum. Mam nadzieję, że wyniki pokażą, że jednak wszystko skończy się szczęśliwie. Uczniowie pomyślnie przejdą tą próbę. Nie życzyłbym nikomu takich przeżyć. Największy stres jest przed maturą. Jak się wchodzi do sali, wszystko po prostu schodzi z człowieka. O Polski się najbardziej martwię. Ja tam się nie boję, pewnie inni będą się bać bardziej. Przed polskim było gorzej, ale przy matematyką tak na bluzie. Najbardziej, że można nie zdać i nie osiągnąć 100%. Już jak napisałem matematykę, to już nie ma stresu.